W dzisiejszym filmie odpowiem na pytania, które dotarły do mnie poprzez różne kanały: Facebook, Instagram, YouTube, media społecznościowe ogólnie, czy też na adres e-mail. Jednym z pytań, które najczęściej było zadawane, to dlaczego kiedy obcinam narożnik, odcinam brzeg lub też chcę wyciąć w wielkoformatowej płycie gresowej otwór kwadratowy, to dokonuję koronką diamentową wcięcia, czyli najpierw wiercę otwór, a następnie do tego otworu docinam. Odpowiedź jest bardzo prosta. W ten sposób eliminuję wszelkiego rodzaju naprężenia, jakie mogą powstać w wielkoformatowej płycie gresowej. W spieku kwarcowym, jak w Polsce jest nazywany, ale niejednokrotnie już to udowodniłem, że są to wielkoformatowe płyty gresowe, a spieki kwarcowe to tylko nazwa, która jest wymyślona na potrzeby polskiego rynku, nazwa handlowa, aby ewentualnie zdefiniować ten produkt, wygląd tego produktu bardziej niż jakieś jego parametry. Bo mogę wziąć każdą dowolną płytkę, tutaj za mną jest wiele płytek i tak samo mogę powiedzieć, że wszystkie te płytki w Polsce mogą być określane mianem spieki kwarcowe, ponieważ są to płytki gresowe. Wywiercenie tego otworu powoduje, że w tym miejscu płyta jest mniej narażona na naprężenia. Jeżeli tego typu docięcie będziemy na przykład układali, gdzie jest jakiś filar, gdzie są na przykład drzwi balkonowe, drzwi wejściowe, czyli płyta będzie docięta, żeby została wsunięta odpowiednio w miejsce, gdzie mamy często tak, że mamy z boku ściany, okno jest troszeczkę bardziej na zewnątrz osadzone, więc docinając płytę należy w ten sposób właśnie wiercić, żeby wyeliminować naprężenia. Nie daje to niestety 100% gwarancji, że nic się nie stanie. Są przypadki, znam takie przypadki, że nawet płytki o grubości 9-10 mm, 60x60, gresowe płytki oczywiście, czy 80x80, pod wpływem pracy budynku pękały. Ściana pracuje niezależnie od podłogi i mogą występować takie naprężenia, że nawet w ten sposób wycięty otwór, odcięty narożnik z płyty lub z płytki gresowej może nie zagwarantować tego, że płytka nie pęknie. Natomiast jest to na pewno dużo bardziej bezpieczne niż cięcie na żywce, może tak to określę, czyli często kafelkarze odcinają brzeg, układają płytkę i gdzieś tam za jakiś czas się może pojawić problem. Nie musi, ale może. Dlatego ten patent, może tak to określmy, można stosować jak najbardziej na normalnej płytce gresowej, 30x60, 60x60, 30x30 nawet, jakakolwiek by ta płytka nie była, na pewno wycięcie narożniku czy wycięcie otworu w ten sposób w takiej płycie lub płytce daje większe bezpieczeństwo, że nie będzie tak podatna na naprężenia. Drugim pojawiającym się pytaniem było to, czy do układania wielkoformatowych płyt gresowych o grubości np. 5 czy 6 mm wymagane są jakiś specjalny sprzęt. Zacznijmy od tego, że na początku, kiedy te produkty powstały, nie było jeszcze odpowiednich maszyn do cięcia. Dzisiaj, jeżeli ktoś się chce zajmować profesjonalnie układaniem wielkoformatowych płyt gresowych, tak zwanych spieków kwarcowych, oczywiście powinien mieć odpowiedni sprzęt. Powinien mieć odpowiednią maszynę do cięcia, powinien mieć odpowiednią maszynę, jeżeli na przykład wykonuje cięcia pod 45 stopniami, powinien się zaopatrzyć też w tego typu maszynę. Oraz odpowiednie, na ostatnich targach niektórzy producenci sprzętu pokazali na przykład odpowiednie też nożyki ręczne, którymi można odcinać narożniki, wycinać różne, że tak powiem, kształty wielkoformatowej płycie gresowej bez użycia ciężkiego elektrycznego sprzętu, bez używania kątówek czy bez używania tych drogich listew tnących. Listwy tnące mam na myśli, tak jak widzieliście na niektórych moich filmach, ja mam jeszcze, tam akurat korzystałem z maszyny w starszej specyfikacji, która no było nie było, jest dosyć ciężka, jest dosyć no niekomfortowa, można powiedzieć, w transporcie, ponieważ no, ma swój ciężar. Składa się z dwóch części, aby można było przycinać płyty powyżej 3 metrów
I no jest ma swój ciężar. Z przyssawkami oczywiście, z ustawionym na łożyskach specjalnym wózkiem, z kółkiem diamentowym, którym możemy przeciąć wielkoformatową płytę. Należałoby zaopatrzyć w odpowiednie przyssawki, ponieważ jakoś musimy tą płytę wnieść. Jeżeli myślicie, że nawet na pierwsze czy na drugie piętro, bo co to taka płyta? Ta płyta nie jest ciężka i w dwie osoby można ją bardzo łatwo przenosić. Natomiast jeżeli myślicie, że to jest takie łatwe, posiadając tylko, że tak powiem, rękawice robocze, wnosić to gdzieś do góry po schodach, to wam mówię, że się mylicie i możecie się często przeliczyć. Przynajmniej, uwaga, przynajmniej takie przyssawki jak do przenoszenia szyb należy się w takie zaopatrzyć. Należy też wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli w dwójkę będziecie wnosili płyty, bo samemu to sobie tego nie wyobrażam za bardzo, ale jeżeli w dwójkę będziecie wnosili tego typu produkt, tylko korzystając z przyssawek do szkła, musicie wziąć pod uwagę to, że na ewentualnych zakrętach ta płyta będzie narażona na uszkodzenie mechaniczne. Jeżeli osoba, która jest na przodzie, będzie nieodpowiednio, że tak powiem, poruszała się, ta płyta zacznie się w pewien sposób wyginać, dojdzie do takiego punktu, że płyta przekroczy swoją granicę i po prostu pęknie, eksploduje i tyle. Eksploduje, może źle się kojarzy, pęknie. I wtedy macie pozamiatane. Tutaj należałoby naprawdę, jeżeli ktoś profesjonalnie myśli o tym, żeby układać tego typu produkty, przyssawki do przenoszenia na odpowiednim stelażu. Kolejną rzeczą, dlaczego po przecięciu przejeżdżam płyty, brzegi płyty gąbką diamentową? Z tego względu, aby wyeliminować wszystkie krawędzie ostre. Płytę, którą przetniecie, czy maszyną przetniecie na przykład nożykiem do cięcia szkła, ona w momencie, kiedy pęknie, to jest tak normalnie też jak macie często płytkę gresową, którą przycinacie maszyną, nie wiem, 40x40, przycinacie maszyną. Jeżeli zwrócicie uwagę, to ten brzeg jest dosyć ostry i nawet w takim przypadku należałoby wziąć normalnie tego typu gąbkę diamentową i przejechać raz, dwa razy delikatnie tą krawędź. Nic nie uszkodzicie, nic nie zniszczycie, a po prostu krawędź nie będzie tnąca, płytka ta nie będzie cięła, ta krawędź będzie bezpieczna i dla osoby, która ewentualnie na przykład na będzie też użytkowała, różne przypadki mogą być, wystarczy chwila, że przetrze po tej fudze nogą, niech ta krawędź będzie ostra i będzie problem, albo dziecko, które będzie raczkowało, to wy później będziecie za to odpowiadali. Więc jeżeli chcecie zajmować się profesjonalnie układaniem tego typu produktów, no to warto też taką gąbkę mieć gdzieś zawsze pod ręką, przy sobie, po przecięciu, ciach, raz, dwa razy lekko przejechać, to jest 5 sekund pracy, a na pewno cała praca, cała wasza robota, że tak powiem, będzie dużo, dużo bezpieczniejsza. Więc to jest też odpowiedź na to pytanie, dlaczego warto tą gąbką diamentową przejechać. Czy na blacie musi być ułożona płyta o grubości 12 mm? Nie, nie musi być ułożona płyta o grubości 12 mm. Do dzisiaj znam firmy tutaj we Włoszech, które wykorzystują na blatach płyty o grubości 3 mm, więc jeżeli we Włoszech są w stanie wykorzystywać i te kuchnie normalnie są użytkowane, wykorzystywać płyty o grubości 3 mm, to nie rozumiem, dlaczego na siłę trzeba układać na blacie płytę, która też jest dużo cięższa. To, że ona jest gruba, ona wcale nie gwarantuje jakichś dodatkowych atutów wam nie dodaje, może tak to określę. Znam przypadki, że płyty o grubości 12 mm pękały. Pęknięcia najczęściej powstawały w miejscach, gdzie były montowane zlew lub była montowana płyta gazowa czy płyta indukcyjna. Jest to gres, więc 12 mm, 10 czy 12 mm, czy nawet on będzie miał 15 mm, to nie ma znaczenia. Jeżeli w miejscach osłabionych, czyli tam, gdzie zostały wycięte otwory pod zlewozmywak, pod płytę indukcyjną czy pod normalną płytę gazową, to brzegi, najczęściej te wewnętrzne, czyli te bliżej ściany, są w miarę cienkie. Ponieważ one są cienkie, one są też, jeżeli nie będą odpowiednio oparte z tyłu, nie będą odpowiednio wzmocnione, to są narażone na uszkodzenia. I to należy na to należy zwrócić uwagę. Widziałem inwestycje, gdzie był kładzony zlew i to pękło przy zlewie to było pęknięcie ostatnie, które widziałem. I było to spowodowane tym, że z tyłu przy ścianie
Płyta nie była na niczym podparta, czyli był normalnie wycięty otwór pod zlew, zamontowany zlew. Z przodu wszystko ładnie, pięknie, ponieważ z przodu była, od szafki było wzmocnienie, więc ta płyta była oparta. Natomiast na tylnej części nie było w ogóle jak gdyby tylnej ścianki i ta płyta wisiała w powietrzu. Ponieważ było tam raptem chyba 1 czy 2 centymetry od tego gresu, tej płyty, no to w pewnym momencie pod wpływem użytkowania, wkładania jakiegoś tam ciężaru, garka do zlewu na przykład, pod wpływem pracy po prostu pękło. No i jedyną opcją, jaką w tym momencie no, zostaje, to albo wymienić blat na nowy, co są to dosyć duże koszty, było nie było, albo po prostu podkleić z tyłu płytę. No i cóż, tak już zostanie. Więc bez względu na to, czy jest to 3, 5, 6, 12, 15 mm, ta płyta, jeżeli nie będzie odpowiednio ułożona, ale jeżeli nie będzie odpowiednio przystosowana, nie będzie odpowiednio przyklejona do powierzchni, no bo ja nie mówię, żeby kłaść blat 3 mm, tak, i w tym montować zlew. Oczywiście blaty z płyt 3 mm, byłem tutaj u jednego włoskiego producenta, jego blaty w finalnym wykończeniu mają 18 mm, czyli 3 mm plus reszta to jest odpowiednie wzmocnienie, odpowiednia struktura, na której ta płyta jest przyklejona. Atutem, atutem można powiedzieć takim plusem tego wykończenia, tego blatu, nawet stworzonego w płycie 3 mm, jest to, że taki blat jest zrobiony przez producenta, który się tym zajmuje profesjonalnie, czyli wykonuje takie blaty w sposób ciągły, ma opracowane technologie i oczywiście tutaj jest też dużym plusem wykończenie, czyli wszystkie te ewentualne cięcia, łączenia na narożnikach są wykonane w sposób perfekcyjny, których niestety, jeżeli byście to robili, jeżeli będzie Wam to robił kafelkarz, czy nawet często kamieniarz, nie są w stanie tak ładnie tych brzegów zrobić. Nie są. Będą cięli te płyty na 45 stopni, starali je się, że tak powiem, w tym roku jakoś wygładzić, wykleić, podkleić i żeby to łączenie nie było tak widoczne. Natomiast gwarantuję Wam, że nie widziałem w Polsce, aby ktoś miał odpowiednią technologię, w której te brzegi będą tak dobrze wyglądały, jak to, co robią na przykład Włosi. Kolejnym pytaniem było, czy na te wielkoformatowe płyty, tak zwane spiki kwarcowe, wielkoformatowe płyty gresowe, spiki kwarcowe, można postawić garnek zdjęty z ognia i czy coś się stanie, czy nie będzie plam, innych typu rzeczy. Jeżeli jest to blat producentów, których ja znam tutaj we Włoszech, nie wiem, niech to będzie na przykład Sil Ceramica, Ceramica Brenner, który też ma w swojej ofercie tego typu produkty, to bez względu, czy on jest wykonany w technologii System Ceramics, czy w technologii Continua Plus, nic się nie stanie, nie ma prawa nic się stać. Garnek, który ściągacie z ognia, nie ma takiej temperatury, która mogłaby w jakikolwiek sposób uszkodzić ten produkt. Jeżeli coś się stanie, no to wiedzcie, że zamontowali Wam coś, co nie spełnia żadnych norm. Postawiony gorący garnek na wielkoformatowej płycie gresowej, spieku kwarcowym, jak go określacie w Polsce, nie spowoduje nic. Nawet jeżeli z tego garka będzie gorący barszczyk, czy gorący rosołek chlustał, chlapał i Wam to wszystko pochlapie. Nie, absolutnie nic się nie stanie. Bardziej Wy uważajcie, żebyście się nie poparzyli. Ale tak, już tak żartując. Nie ma takiej możliwości. Mówię, tutaj musiałby być produkt naprawdę, który ma jakieś wady, ktoś Wam coś wcisnął lub powiedział, że jest to wielkoformatowa płyta gresowa, albo nazwał coś innego spikiem kwarcowym, co nie jest gresem, więc producentów, których ja znam, z którymi pracuję, to nie ma możliwości, żeby coś takiego się stało. Gorący garnek, gorący czajnik możecie spokojnie położyć, postawić na płycie i na takim blacie. Jeżeli jest wszystko wykonane zgodnie z normą, to nic się nie stanie. Czy można na takim blacie ciąć? Tak, można. Można ciąć na blacie z wielkoformatowej płyty gresowej. Natomiast należy wziąć pod uwagę to, że nóż, którym będziecie cieli, prawdopodobnie po pierwszych 4-5 takich konkretnych cięciach zacznie się tępić. Dojdzie do tego, że jeżeli coś tam będziecie sobie kroili, to ten nóż bardzo szybko się stępi. Więc nie ma sensu,
tego robić, warto położyć deskę i na tej desce spokojnie, drewnianą deskę na przykład, i na tej desce przyciąć to, co chcecie przyciąć, aby nie zniszczyć noża. Produkt nie ma absolutnie żadnego problemu. Rysy, które ewentualnie zostaną, jeżeli używacie taki normalny nóż kuchenny, rysy, które powstaną na powierzchni, nie są to rysy, nie będą to z pewnością zarysowania powierzchni, natomiast będą to pozostałości po metalu z noża. Można to spokojnie usunąć, jeżeli nie dacie rady, nie wiem, takim tym mleczkiem żółtym, nie chcę tutaj wymieniać żadnych nazw, ale jest takie mleczko właśnie, które można spokojnie na gąbkę nałożyć, przetrzeć parę razy i absolutnie nie będzie żadnego problemu. Jeżeli nie będzie to jakieś celowe, chęć celowego uszkodzenia powierzchni, to cięcie nożem kurczaka czy czegokolwiek na tej płycie nie ma możliwości, aby dokonać uszkodzenia tej płyty. Nie wiem, dlaczego tak wszyscy się upierają przy tych spiekach kwarcowych. Nawet sytuacje takie, że mówią, że te spieki kwarcowe to nie gresy, co jest kłamstwem. Ale takie określenia też bardzo często padają, skoro gres jest naprawdę świetnym materiałem. Gres jest produktem niezwykle wytrzymałym, niezwykle trwałym. I nie ma co tutaj kombinować z jakimiś spiekami kwarcowymi, które nie, wie pani, to nie są gresy. Nie, spiek kwarcowy jest gresem. Koniec, kropka. Należy to przyjąć do wiadomości. Nie należy oszukiwać ludzi. Więc jeżeli ktoś wam mówi, że spiek kwarcowy nie jest gresem, wprowadza was celowo w błąd lub chce was oszukać. W jakim celu? Nie wiem. Może zarobkowym? Nie wiem. Albo po prostu nie zna się na materiale, który oferuje, który sprzedaje. Jest też taka możliwość. Ponieważ w Polsce niestety podczas różnych szkoleń, na różnych szkoleniach zauważyłem, że później osoby, które do mnie trafiają na szkolenia, mamy kilka cech wspólnych na tych szkoleniach, natomiast 95% osób jest przekonanych, że spiek kwarcowy to jest spiek kwarcowy i nie ma nic wspólnego z gresem, on w ogóle nie jest gresem. I wtedy muszę tłumaczyć, że jest gresem, że jest inaczej, że nie jest tak, jak im było to wpajane na innym szkoleniu gdzieś tam. Najgorsze jest to, że robi to dystrybutor jednego producenta włoskiego i jeździ od miasta do miasta, od wioski do wioski i mówi o tych spiekach kwarcowych różne historyjki, które czasami niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. I to jest bardzo przykre. Nie powinno się tak robić. Kolejne pytanie było związane z plamami. Co zrobić, jeśli na płycie są plamy? Jeżeli mamy blat i na blacie powstały plamy, to po pierwsze musimy zidentyfikować, z czego te plamy są, ponieważ każda plama ma swój odpowiednik do jej usunięcia. Jeżeli jest to rdza czy kamień, to oczywiście znajdziemy odpowiednie produkty, które będą w stanie usunąć ten kamień czy plamę z rdzy, która w jakiś sposób powstała na powierzchni. Tutaj nie ma problemu, są to plamy bardzo łatwo usuwalne. Natomiast innym problemem mogą być plamy, które powstają na podłodze. Przykładowo wyleje nam się kawa, staramy się zmyć i w pewnym momencie widzimy, że gdzieś tam pod światło coś tam zostało. I teraz ja często mówię, że są to produkty, które... Zresztą w moich testach też było widać, że są to produkty, które są odporne na plamy. Moje testy wszystkie przeprowadzałem na wielkoformatowych płytach gresowych, tak zwanych spiekach kwarcowych, włoskiego producenta Siliceramikę i pokazywałem, przypalałem i tak dalej, i tak dalej, i pokazywałem, że jest to powierzchnia, która nie wchłania, jest to powierzchnia, która jest odporna, a raptem gdzieś tam ta plama po kawie taką minimalna gdzieś tam widać pod światło. Czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane tym, że po ułożeniu tego produktu na podłodze, po jego zafugowaniu, on nie został odpowiednio umyty. Objawami tego są plamy, które gdzieś tam takie powstają, gdzieś tam widzimy, mamy takie złudzenie, że jest. Ta kawa się nie domyła na przykład. Mamy drugą taką sytuację, że wchodzimy do tego pomieszczenia i jak gdyby od razu zostają ślady po butach. Chyba że wchodzimy w błocie z błotem, no to zawsze będą plamy. Ale mówię tutaj tak, że wytarliśmy buty przed wejściem, wchodzimy do domu i jednak tak, widzimy, te plamy zostają i nas, no może nie wszystkich panów, ale panie, szlak trafia, że znowu trzeba to zmyć i co za cholerna podłoga, że tak nie miało być, że to miało być wszystko ładnie, piękne i czyste. Czym to jest spowodowane? Takie plamienie się spowodowane jest tym, że po ułożeniu kafelkarz, który myje podłogę, i nie może mieć do niego teraz żalu, tak, no bo
ma tą swoją miskę, tą gąbką przemywa podłogę i problem jest taki, że często ta woda no dosyć szybko się brudzi i dosyć szybko z tej wody powstaje taka substancja chemiczna, która zostawia na podłodze taką mikrobarierę, taką mikropowłokę, która jest niewidoczna normalnie dla ludzkiego oka. Gołym okiem jej nie widać, przysłowiowym gołym okiem. Każda sytuacja taka, że gdzieś coś się zaczyna plamić, to jest taka pierwsza oznaka tego, że ta podłoga nie jest umyta dobrze. Z czego powstaje ten mikrofilm? Czyli tak jak powiedziałem, ta brudna woda, która została wymieszana z chemią z fugi, zostaje rozprowadzona i mimo iż nam na pierwszy rzut oka ta podłoga wydaje się być czysta. Mało tego, często przed wniesieniem mebli mopem ona jest zmywana. Problem jest i w zasadzie powinno być wszystko czyste, cacy, meble wstawili, trak, 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 a tu jednak ta podłoga jakoś tam, te plamy się uwidaczniają bardziej lub mniej. No właśnie, problemem jest to, że zanim te wszystkie meble zostały wprowadzone, zostały wniesione, należałoby dokonać prawdziwego, gruntownego umycia tej podłogi. Odpowiedni produkt, który usuwa pozostałości właśnie po fudze, należy tego typu preparat wlać do wody i mopem dobrze na mokro zmyć tą powierzchnię. Zostawić, żeby ta powierzchnia była mokra, ale nie mokra schnąca, tylko żeby była mokra przez te 10-15 minut razem z tą substancją. Następnie, jeżeli jest to sposób domowy, a nie sposób, powiedzmy sobie, industrialny, czyli że mamy maszynę i możemy maszyną to przemyć, no to jeżeli jest to sposób domowy, to na tą mokrą podłogę wchodzimy, mamy czystego mopa z czystą wodą i po prostu zaczynamy to ładnie zbierać, często płucząc tego mopa. Kiedy widzimy, że ta woda jest brudna, nie kontynuujemy mycia, tylko wymieniamy wodę na czystą i z powrotem wracamy. Dlaczego należy zostawić, że tak powiem, z tym preparatem na powierzchni przez jakiś czas? Z tego względu, żeby po prostu rozpuścić wszystkie te pozostałości, rozpuścić tą mikropowłokę i żeby było łatwiej ją zebrać. I niestety często jest tak, że takiego mycia gruntownego no, trzeba je wykonać 3-4 razy. Potem oczywiście za każdym razem po nawilżeniu tej podłogi należy oczywiście czystym mopem, często go należy płukać, wodę często zmieniać, zbierać te wszystkie pozostałości. No i wtedy, kiedy już to wszystko, tak powiem, do tego wszystkiego, całą tą procedurę zastosujecie 2-3 razy, możecie tą podłogę na końcu umyć już na fazę taką końcową. Tutaj często jest jeszcze jeden produkt, który można zastosować do tak zwanego mycia codziennego. Można tą podłogę przemyć, należy poczekać, aż ona wyschnie i wtedy można już spokojnie działać, wstawiać meble, wykonywać resztę prac. Innym przypadkiem mogą być płytki Levigato polerowane, ale tu też uwaga, jeżeli mówimy w temacie wielkoformatowych płyt gresowych, czyli tych tak zwanych spieków kwarcowych, jeżeli pozostajemy w tej tematyce, to tu zależy, trzeba zwrócić uwagę też na producenta, to jest bardzo ważna informacja, bo możecie ułożyć taki gres polerowany na przykład na podłodze, po czym ktoś Wam powie, że należy to zaimpregnować, naciapiecie tego impregnatu i będzie problem, ponieważ produkt ten nie należało impregnować. Niektórzy producenci włoscy korzystają z technologii natrysku takiej warstwy mikroszkła. I tu nie tyle się świeci, że tak powiem, powierzchnia, która jest polerowana później, czyli to tak Levigato, ona jest polerowana, ale tutaj jak gdyby została spolerowana ta warstwa, ta szklista, tego szkła, które zostało natryśnięte przed wprowadzeniem płyty do pieca i przez to powierzchni takiej nie należy impregnować. Jeżeli zaczniecie impregnować tego typu powierzchnię, to narobicie sobie tylko problemu, kłopotu, bo impregnat nie wejdzie w powierzchnię, a zostanie na powierzchni i mogą być niemiłe niespodzianki. Więc tutaj zawsze należy zwracać uwagę, jaki typ materiału się stosuje, jaki materiał się stosuje, jaki to jest ewentualnie poler, to Levigato i powinien to wiedzieć dystrybutor, który Wam sprzedaje tego typu towar, czy taki produkt należy impregnować, czy nie. Jeżeli nie ma tej wiedzy, niech się dowie, nie powinien pochopnie mówić, aj poler to trzeba impregnować, bo niestety zauważyłem, że w Polsce jest taka tendencja, że ponieważ Levigato, ponieważ poler to trzeba impregnować. Nie, niekoniecznie. Nie wszystkie produkty polerowane, nie wszystkie powierzchnie Levigato, poler należy impregnować. Niektóre są wykonane w takiej technologii, w której się absolutnie tych produktów
nie impregnuje. I to w zasadzie chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o problemy z plamami. Pamiętajcie, do każdej plamy jest odpowiedni produkt, który tą plamę Wam usunie z takiej powierzchni. I oczywiście powierzchnia musi być na samym początku czyściutka, aby później nie było problemu, aby później nie było niepotrzebnych nerwów, niespodzianek, albo Pan mówił, że się nie plami, a tu się plami itd., itd. I aby ta powierzchnia przez kolejne 20 parę lat, jak nie dłużej, Wam służyła. I to by było w zasadzie na tyle w tym materiale, jeżeli chodzi o najczęściej zadawane mi pytania związane z wielkoformatowymi płytami gresowymi, tak zwanymi spiekami kwarcowymi w Polsce. Zapraszam na mój blog www.oskarjurszczak.com, gdzie możecie zapoznać się ze wszystkimi materiałami związanymi odnośnie wielkoformatowych płyt gresowych. Dlaczego są, gdzie oczywiście też tłumaczę i udowadniam, że włoscy producenci produkują gresy, a nie spieki kwarcowe. Jest to też miejsce, gdzie staram się odpowiadać na Wasze pytania. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego.